To są kolce jeża, czyli jeden z najlepszych itemów eventowych na serwerze. Ten item jest mocny, bo dzięki niemu nie otrzymuję żadnych obrażeń, a w dodatku gracze, bijąc mnie, tracą ogromną ilość HP, więc item jest mocarny, a jak chcecie wygrać Lucky Blocka, zostawcie lajka, suba i napiszcie swój nick w komentarzu. Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku, a dzisiaj jesteśmy oczywiście na Box PvP. Widzicie, mam w ekwipunku oczywiście item o nazwie kolce jeża, którego się już nie da zdobyć. Jest to eventowy item, który się dało zdobyć, jak były dostępne te zamki. Jak widzicie na rynku, chodzi on już, pokazuję wam po jakiej cenie. Na rynku jest za 330 bilionów i według mnie bardzo się opłaca go kupić, bo dzisiaj wam zaprezentuję, jak on działa i jak jest on OP. Widzę, item jest taki mocny, że chyba po prostu wykupię z rynku tego też za 330 bilionów, żebym po prostu miał, bo ten item jest po prostu taki mocny, że to jest po prostu hit, więc ja go dzisiaj po prostu wytestuję. A więc widzę, idę po prostu na lewą linię, na War PP i zaraz tutaj przyjdzie mój kolega i wam zaprezentuje, jak ten item działa. I patrzcie, widzę, on mnie bije, ja używam te kolce jeża i patrzcie, on teraz zacznie po prostu dostawać sam HP i mu normalnie po prostu samemu zadaje HP i mu zaraz po prostu totem poleci i widzicie, ja go nawet nie bije, a mu leci sam totem od tych kolce jeża po prostu, więc widać, że ten item jest po prostu giga mocny i po prostu podchodzicie sobie do wariata i go sobie już zabijacie prosto. To jest chłop z mojego klanu, więc go nie będę zabijał. To jest jakiś spoko ziomeczek, więc po prostu on sobie tutaj lata, nie będę go zabijał. Więc sobie odlatuję i jak widzicie, ten item jest giga mocny i trzeba go dzisiaj wykorzystać na jakichś graczach i zobaczyć, czy uda nam się dzisiaj kogoś ciekawego zabić. Jak wiecie, widzę, ja na początku jeszcze odcinku kupiłem drugi ten eventowy item, bo po prostu wiem, że on jest po prostu bardzo OP i wiem, że na pewno mi się ta kasa zwróci, bo ten item na pewno podrożeje, bo jak ludzie zobaczą, jaki on jest OP. I widzę, że już mam tutaj chłopa do zabicia, wezmę sobie te kolce jeża, tylko on mnie nawet nie chce bić, bo ja mam po prostu zbyt chyba mocne itemy dla niego, więc on będzie chciał mi chyba raczej uciekać, więc musimy go spróbować jakoś dogonić, ale mi uciekł. Dobra, jestem na strefie bez elytr i są tutaj jacyś bardzo ciekawi gracze, tutaj chłop ma tą marchewę, tutaj są mega fajne mieczyki, jak ja widzę tutaj do zabicia, chłop ma to oczywiście to knoka, którego też ja mam, więc sobie każdego tutaj próbujemy zabić, zobaczymy, czy nam się uda. Chłop tutaj dostaje bardzo mocne hity, jakby on się z nami bił, to ja bym użył te kolce jeża i on by się sam samym zabił, więc po prostu musimy tutaj poczekać i zaraz spróbujemy na kimś użyć te kolce jeża, tylko my mamy dobre hity i oni się tak boją z nami aż tak do końca bić. Zobaczymy, czy zaraz się uda kogoś zabić, ale oni chyba tak trapują, czy coś takiego, więc po prostu nie ma sensu. To jakiś B53MB, więc oczywiście się z nim lejemy i mogę użyć w sumie te kolce jeża i patrzcie to, widzę, on mnie teraz bije i a, nie chce mnie bić, widzę, ja to użyłem, a on mnie nie chce bić, więc akurat taki, on chyba ogarnia, że jest taki item eventowy i ja to użyłem i on mnie nie chce bić, więc po prostu sami sobie go zabijamy i po prostu spróbujemy, zobaczymy, czy nam się uda i po prostu zaraz sobie zmienimy sektor, tylko teraz jeszcze go, to jest, spróbuję dokończyć, dostaję po totemie on, może teraz kolejny dostanie, czekajcie, nie, nie mogę go hitnąć i teraz on, nie wiem, on założył elytrę od razu i zbiję mu totem, ale idziemy, zmieniamy sektor i poszukamy kolejne ofiary. Dobra, widzę, jestem na strefie bez elytr, tutaj się biją jakieś jeszcze Steve'ki, tutaj się wkleimy w 1v1, tutaj chłopy sobie tutaj się wywalają, więc bijemy ich po prostu po plecach, próbuję go zabić, zobaczymy, czy nam się uda, bo chłop se po prostu nie wyrabia, on po chłopce po prostu nie, zaraz nie będzie żył, tylko biją nas po plecach, a ja się tym nie przejmuję i po prostu cały czas biję chłopa, zobaczymy, czy nam się uda. Ej, ten item jest dobry, jak oni nas będą cały czas bili po plecach, to ja zaraz tego użyję, on dostaje mocne hity, chłop se po prostu, widzę, nie wyrabia, więc ja sobie go oczywiście próbuję zabić, tylko on się to jakoś utrzymuje, więc oczywiście, i patrzcie, widzę, oni jak mnie teraz będą bili po plecach, to ja zaraz użyję tego itemu eventowego, tylko oni na razie jakoś się tam utrzymują, więc sobie zaraz to zrobimy. Użyłem tego itemu eventowego, że jak, patrzcie, on mnie będzie bił, to on otrzymuje i ode mnie damage, i ja nawet teraz nie straciłem HP, mam cały czas 3 serduszka, więc jest ok, ja sobie dam jakoś dam radę, więc ja go oczywiście próbuję zabić, zobaczymy, czy nam się uda. On dostaje cały czas po totemach, zobaczymy, pyk, cały czas dostaje mocne hity, zabrał mi killa, widzowie, mamy z niego spodnie dementora, ale chłop mi zabrał killa takiego dobrego, widzowie, tamten chłop zabrał mi tak dobrego killa, że sam w to nie wierzę, więc po prostu chcę go zabić, ale dostajemy mocne po prostu hity od jakiegoś Lawsona, więc po prostu musimy być ostrożni, bo on nas po prostu mocno bije, więc chyba ja bym po prostu stąd uciekał, bo patrzcie, jakie my dostajemy mocne hity, więc po prostu musimy być bardzo ostrożni, bo patrzcie, co się tutaj po prostu odwala, więc po prostu ja bym sobie stąd uciekał, ale widzę, zabiliśmy chłopa, mamy z niego spodnie dementora, czyli bardzo dobre itemy złapaliśmy, ale no widzę, chłop nam po prostu podebrał killa spod nosa, bo my już go zabijaliśmy, ale chłop nam podebrał killa. Ja bym poszedł jakiegoś 1v1 i itemu tego użył, bo on jest giga mocny. Dobra, ja zmieniłem sektor, jestem tutaj z jakimiś wariatami, próbuję ich zabić, ale oni biegają, widzę, w kółko, zmienił sobie chłop na elytrę i uciekł. Tutaj zobaczę, czy jest jakiś Steve do zabicia, tutaj są jakieś
fajni gracze, więc oczywiście z nimi próbujemy. On dostaje po totemach, więc go cały czas po prostu leje. Zobaczymy, czy uda nam się go zabić. Chłop se na razie nie wyrabia. Zobaczymy, czy po prostu chłop się wywali. To jest cały czas czekamy na dobry moment. Może chłop w końcu padnie. On dostaje mocne hity, kurde, widzę. Teraz tylko go zabić. Już tylko tyle zostało, widzowie. Więc sobie zobaczymy. Chłop dostaje cały czas mocarne hity. Knokam jakiegoś chłopa, żeby go zabił, ale zobaczymy, czy on padnie, czy ucieknie. No i chłop niestety nam uciekł, więc bije tych Steve'ów, którzy są po prostu za mną. I patrzcie, ja sobie teraz użyłem tego eventowego itemu. Ja nie tracę serc, widzicie? A chłopy tracą, widzowie. I ja teraz sobie cały czas żyję. Chyba mi się to już skończyło, nie wiem. Więc musimy już jeść. Ale widzicie, chłop mi nie mógł zrobić pleców, bo nie otrzymywałem obrażeń. I jeszcze chłop dostawał damage, więc to jest po prostu gigamocny eventowy item. Niestety nie mam go naładowanego jeszcze, bo po prostu nie ma on tak szybkiego cooldownu. Ale po prostu teraz się już normalnie bijemy. Zobaczymy, czy uda nam się zabić chłopa. Dobra, widzę, ten chłop mi uciekł, więc po prostu my też idziemy zmienić sektor i po prostu zresetujemy sobie te kolce i zobaczymy, czy znajdziemy jakąś jeszcze inną ofiarę do zabicia. Dobra, widzę, tutaj jest klepa 4v1, więc będę próbował z nimi jakoś walczyć. Zobaczymy, czy nam się uda i sobie przy okazji przetestujemy ten item, ale nie wiem, czy jest taki sens, jak tutaj nie widzę, czy jest sens bitki z nimi, jak jest już tutaj ich 5, więc po prostu nie ma sensu, jest ich coraz więcej i po prostu według mnie nie ma po prostu klepa takiego najmniejszego sensu, więc po prostu tutaj się pobijemy z jakimiś gwiatami. Zobaczymy, czy jest to jakaś Sigma i sobie go tutaj spróbowaliśmy zabić, ale chłop niestety nam uciekł, więc po prostu się tutaj pobijemy z jakimiś innymi Steve'ami. Dobra, widzę, ja tutaj biję jakiegoś wubrzozę, próbuję go oczywiście sobie zabić. Zobaczymy, czy on odda itemy w pysku, więc pyk, bijemy go sobie oczywiście. Zobaczymy, czy uda nam się go zabić. Na razie nie musimy używać naszego eventowego itemu, bo jeszcze nas nikt nie bije po plecach, więc oczywiście teraz będzie go trzeba wknokać w strefę i patrzcie, zdjęło mu elytrę i prawie go zabiłem, tylko zobaczymy teraz, czy się uda. On dostaje i udało mi się go zabić. Zobaczymy, co on tutaj miał, jakiś shulker miał. Zobaczymy, co tutaj było. Zabiliśmy kolejnego chłopa, jest bardzo fajnie. No i oczywiście tam nic nie było cennego. W torbie kangura mamy z niego jakieś buty i LK i kilof, więc tutaj nie jakieś gigamocne itemaski. Tutaj bije się z jakimś innym chłopem, który po prostu tutaj oddaje w pokorze. W ogóle nikt się nie chce ze mną bić, bo mam dobre itemy i nie mogę przetestować tego itemu kolce jeża, który się tak nazywa. Wrzuciłem go, widzę, do webów, ale on wyleciał drugą stroną. Ja widzę, zmieniłem sektor, a tutaj jak coś gracze biją się łamwiana, więc tutaj bijemy się z innym chłopem. Ja sobie używam tego itemu i patrzcie, on już dostawał sam hity. Szkoda, że on mnie nie bije, tylko dostaje na kopę, bo kurde, właśnie gracze się mnie strasznie boją i nie mogę nawet nic z tym zrobić, a już użyłem tego itemu i próbuję sobie po prostu zabić tego chłopa, tylko chłop mi po prostu stakuje hity. Prawie go sobie zabiłem, no i czemu ten chłop mi stakował te hity i w ogóle, więc ja go próbuję po prostu zabić. Zobaczymy, czy nam się uda. On dostaje mocne bomby, tylko czy on się wywali, nie, uciekł nam, więc po prostu sobie bijemy jeszcze innego, zobaczymy, czy on padnie. To jest strasznie, gracze mi, widzę, przeszkadzają i tam jest jakaś dziwna klepa, więc oczywiście sobie tutaj spróbujemy, zobaczymy, czy nam się uda. Zobaczymy, czy uda mi się kogoś tutaj ciekawego zabić. Zobaczymy i tutaj po prostu wchodzę mu na plecy, daję mu mocne hity, zobaczymy, czy chłop padnie. Nie, patrzcie, pyk, dajemy mu bombę, zobaczymy, knokam tych ludzi, zobaczymy, czy on się wywali. Ja chciałbym go bardzo zabić, bo ma bardzo fajne itemaski, więc jakbyśmy go zabili, byłoby na serio super, więc on dostaje po prostu mocne bomby po totemach. Zobaczcie, jak on dostaje mocne hitki, tylko on sobie już powoli chyba będzie wyrabiał, o, ile się nie mylę. Dobra, widzę, on ma już bardzo mało serduszek i on sobie już powoli nie daje rady, więc fajnie, jakbyśmy go sobie oczywiście zabili. Zobaczymy tylko, czy to nam się uda, bo on nie jest jakiś najlepszy, więc oczywiście sobie jemy koksika, ale on będzie nam uciekał raczej, no jak mówiłem, ucieka nam tą drugą stroną, więc ja bym chciał go sobie bardzo zabić i sobie knokamy tych graczy, którzy go też gonią, więc sobie po prostu knokamy tych typów. Zobaczymy, czy uda nam się go zabić. Knoknę to chłopa może, może on go zabije, ale o, dobra, dosięgnąłem go i może on go zabije, więc tutaj czekamy na dobry moment i dajemy mu mocarne bomby teraz i patrzcie, on sobie raczej nie powinien wyrabiać teraz, dajemy mu hity po totemie, on sobie nie wyrabia, ja bym go wknokał tam znowu w strefę tą taką i zobaczymy, czy on tam wleci i patrzcie, wleciał i znowu go wknokałem i dałem mu teraz kolejne mocne hity, on sobie nie wyrabia już, widzowie, więc jakbyśmy go zabili, byłoby serio świetnie, on sobie nie daje rady, więc jakbyśmy serio spróbowali go mocno teraz docisnąć i go zabić, byłoby serio nieźle. On ma już czerwoną banię, czyli ma bardzo mało na niej użyć, więc po prostu teraz z nim lecimy już do końca i ja chcę go zabić, bo ma bardzo fajne itemaski, więc teraz z nim po prostu lecimy cały czas, tylko te Steve'y nie mogą nam stakować, więc oczywiście cały czas go bijemy, cały czas, więc teraz próbujemy i zabili nam! Zabrali nam killa, widzę, co najgorsze, oni nam zabrali killa, widzę, co najgorsze i teraz nic z niego nie mamy, ale podebrali nam killa jakieś chłopy, więc widzę, że sobie nic z tym nie zrobimy, więc po prostu knockout tych typów, ale dostajemy plecy od jakichś ludzi, widzę, ja prawie zabiłem go, podebrali z nimi z niego po prostu killa jak największe słabiaki, więc to jest naprawdę lipa, po prostu dostałem, ja go sobie bijem cały czas, chłop walnął go raz i go zabił, najlepsze itemy na serwerze i jedne z lepszych, no widzę, to jest na serio giga smutne. Jak widzicie, widzę, ten item kolce jeża jest giga mocny, bo jak ci patrzcie, jakby mnie bił taki chłop po plecach,
jak ja bym użył ten item, na który mam cooldown, to on by po prostu mi nic by nie mógł zrobić, ale niestety nie mam go naładowanego. Ale jak widzicie, widzę, item jest gigamocny i zabiliśmy bardzo dużo graczy dzięki nim. Więc ja wam dziękuję za odcinek. Ja jeszcze tutaj może spróbuję kogoś zabić, może się uda, może nie. Nie wiem, ale sobie spróbujemy. Chłop sobie ucieka. Ja z wam widzę, bardzo dziękuję. No i co widzę, widzimy się w następnym. I co widzowie, do następnego.